Witam wszystkich wesoło, tutaj z kolegą. Kolega, machnij ręką, pokaż, że żyjesz. Kolega żyje. Jeszcze żyje. Witam, jesteśmy przy wejściu do sztolni numer 7 kopalni Liczy Rzepa. Tą oto sztolnię, którą planujemy w ten piękny, słoneczny dzień zaatakować. Otwarto prawdopodobnie w 1850, chociaż nikt nie jest tego pewien, więc załóżmy, że tak było. Pracował tam z początku jeden górnik, bo po co zatrudniać więcej osób, jak sobie radził. Jestem już wewnątrz. Widać wodę, trochę wody jest, ale tylko w tym początkowym odcinku. Za chwilę pójdziemy dalej, ale najpierw Paweł musi wejść. Czekamy na niego. Idziesz? Chodź. Coś się rusza. Widać nogę. Widać dwie nogi. Na lewo bardziej. No. I mamy Pawła. No, przyodzialiśmy się w stroje robocze. Możemy ruszać dalej. Tak, widać jeszcze w ścianach pozostałości fluorytu, który był tu wydobywany. Musimy pokonać trochę głębszą wodę na początku. Głębsze. Jeszcze kolan nie sięga, więc nie jest głęboka, ale... O! Więcej żadnego fluorytu. Jak zielono. Zimna woda. Przecież masz wodę. Zimna woda, stwierdzam. Czuć zimną. Tutaj chodnik na wprost. Gdzie idziemy? Tam czy tam? Może zacznijmy tutaj. Pozostałości drewnianej obudowy. Troszeczkę już się sypiącej. Natomiast co tam znalazłeś? Jakieś te... Po prostu widać tam skały, kwarc czy coś innego. Z błota się. To miejsce żyje. Tak. Co my tutaj mamy? Jakieś elementy obudowy sklinowane. To jest chyba zawał. Taki wielki blok skalny tutaj spadł. Tak to wygląda. Tam. Ten mamy drogę dalej. Sucho. Aczkolwiek tam dalej był mały obwał. Przez który będzie się trzeba trochę przyciskać. Możesz iść za mną? Tu kręcę. Wiem, jakie jest miejsce. Trochę nisko jest, muszę się schylać. Szliśmy gdzieś tam dalej. To było. Dobra, trzeba się przez to przycisnąć. Nie wiem, czy będę w stanie z plecakiem przejść. Spróbuję. Ale chyba... A spróbuję. Dobrze, ale muszę ci oddać kamerę na razie. Bo ze wszystkim naraz to niestety nie przejdę. Dobra. Dzięki. Widzimy jakieś ciemne tutaj materiały skalne i jasne kontrast. Jakaś woda dalej. Jesteśmy na kolejnym skrzyżowaniu. Kolejne skrzyżowanie.
na super plan. No. No. Co możemy chodzić? Tam jest jakiś zawał. Dalej. To może tutaj podejdźmy. To chyba? Tu, do domu. Tu jest wejście do jaskini. Tak. Mamy tutaj w tej sztolni odkryte wejście do jaskini klasowej. Długiej chyba na 7 metrów. Niewielki, ale w komorze jest tam. Od pół do półtora metra. No są to dosyć wąskie przejścia tutaj. Ciasne. Jesteśmy teraz przy chodniku 5. Jest wejście do... Widać? Widać. Jaskini klasowej. Nie będziemy chyba iść dalej w chodniku 5, znaczy, pójdziemy, chyba że pójdziemy. Chcesz zobaczyć. No, taki mieliśmy plan, przejść wszystko. No dobra. Nie chodzić tam z powrotem, tylko przejść wszystko dokładnie. Więc ja tutaj sprzęt zostawiam, ma panie chleże, to nie jest daleko, przyjdziemy, zobaczymy jak to wygląda po prostu. To idź pierwszy. Jakie ładne tutaj narośla wyrosły. Zaraz w wodzie. Zaraz zburzymy coś. No właśnie. Łamie mnie młotki, wiesz? Po wczorajszym pewnie. A, jak to wczorajszym. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ty pewnie nie widzisz tego, ale tu w środku jest taki rów jakby na ziemi. Widzę. Myślę, że to jest twarda skała. Później stanąłem na brzeg tego i to nie jest twarda skała, to jest takie bagienko. No to nie jest. Czy właśnie po środku idę, chciałem zobaczyć, co jest na boku, jak to wygląda. Dziura po wiertle. Tutaj widać bardzo ładne te kropki w tym mule, tam gdzie woda spada. Jakiś element pozostał. Prawdopodobnie przetrzymywał kable lub coś w tym stylu. Jak to wygląda? Takie bagno. Woda wypływa, widać. Płynie woda. I mamy jakieś małe skrzyżowanie, przy czym oba korytarze są zawalone. Tam jest tutaj, tam jest jakiś duży zawał, za chwilę tam podejdziemy. Tak, to jest ta wcinka 17. Tam widać, no, dosyć żwawo wypływa woda stamtąd. A tam jest jakaś, to jest ten fragment tutaj. No tam całkiem długi ten korytarz jest. Czy nie? To jesteśmy na tym chodniku piątym jesteśmy. Piątka. Tak. Tam nie ma aż tak dużo. Dwie odnogi jakieś zaczęte. Tak. Zobaczmy tutaj. Tutaj wcinki 17. Bo ona kończy się po... Tak, ona się tam kończy. Widzę zawał taki całkiem spory. Ale zobaczmy. O, tutaj mamy... Nie wiem, czy widać, a kamień ze widocznym złożem fluorytu, żyłą.
tutaj też mamy bagienko. No i chodnik jest zawalony. Bagienko tutaj naprawdę solidne. I tu jest zawał, no tutaj... Ale to było zalane. Widać, że... na skałach. Widać ten sam kolor mniej więcej. Co? Widać, że w tym samym kolorze są tam ściany dalej, co ten materiał, jest tutaj zawał. Zresztą tam też możliwe, że to był zawał, przy czym po prostu ściany są pokryte osadem. Dobrze, muszę się ruszyć, bo grzęznę tutaj. O. Haczyk. Pozostałości. Widać. Nie wiem, czy co to jest. Czy to nie są jakieś korzenie? Być może to są korzenie, te czarne linie. Co mówisz? Tutaj chyba są korzenie. Czarne linie takie. Co wyglądają, jakby były korzeniami. Może stąd te obwały? O, prawdopodobnie. No, jesteśmy na tym płytko tutaj. Mimo wszystko. Tylko, że nad nami nie rośnie za dużo drzew. W tym miejscu. Pokaż mapę, gdzie teraz pójdziemy. Możemy pójść tą drogą, co będzie ostatnio, najszybciej. No. Będzie najszybciej. Tu, bo tu jest dosyć długi obwał. Mhm. Może położę. Czy też trzeba ten obwał zobaczyć później, żeby tutaj nam nie umknął. Pójdziemy tu do szybu. Mhm. Bo tutaj jest taki dość długi obwał. W głównym. Ale też podejdźmy do niego, zobaczmy jak to wygląda. Ale raczej nie będziemy się po nim przyjeżdżać. Nie, nie. Zobaczymy jak wygląda. No. Mamy dzisiaj cały dzień tutaj na spędzenie, więc możemy chodzić. Będziemy chodzić. Jesteśmy, trochę się zebrałem. Idziemy dalej. Jest coś zielonego. Tutaj coś. No ale takie trochę lichość. Liche to złoże. Jeżeli coś tu jest. Bez powodu. Tak, tu jest zawalone. To nie jest obwał, tylko tutaj przynajmniej z tej strony zawał. To wychodzi, to jest według planu obwał. No, znaczy, właśnie stanąłem, powiedzmy, w starym drewnianym kołku. Tak jak stanąłem, to czułem puszczające włókna pod moimi nogami. I stanąłem chyba ostatecznie na mule pod tym. Nie, tu jest zawał całkowity. No to możliwe, że od... po dwóch latach mogło się zawalić całkiem. Albo od drugiej strony, no jest inaczej. No właśnie, albo jest inaczej z drugiej strony. Zobaczymy. Tutaj na planie jest to oznaczone kołko. I to taki długi, prowadzący przez cały korytarz. Znowu stanąłem w kołku. I mamy wspomniany obwał. Obwał, przez który będziemy przechodzić teraz. Przy szybie. Tu mamy małą taką salkę z szybem, z szybikiem zalanym. Zaraz jak tam przejdziemy, to będzie to widać. Jakoś spróbuję przejść z kamerą. W ten sposób muszę schodzić głową w dół, ale
jakoś przeżyję, może. Dobra, jestem na nogach prawie. A teraz już jestem na pewno. Wezmę wór, żeby drogi nie blokować. Jesteśmy w salce. No witam. Cześć. Jak się masz? Wielka salka z szybikiem na środku. Całkowicie zalany, nie widać co jest na dole. Widać tylko fragmenty obudowy leżące w wodzie poprzek. Dobra, przejdźmy może na drugą stronę szybiku. Ciekawie to wygląda. No właśnie. A to jest ten chodnik, który robiłem zdjęcie, taki z... Mamy chodnik z fragmentami, znaczy z całkiem jeszcze dobrze zachowaną obudową drewnianą. Znaczy, nie nazwałbym tego dobrze zachowaną, powiedziałbym zachowaną w dużej ilości, natomiast ona w większości leży już na ziemi. Taki chodniczek, coś tam widać na filmie. Nie widać, może zdajmy dyfuzor, oświetlimy to. Trochę tej obudowy już tam leży i nie wygląda to za solidnie. To drewno całkiem solidnie jeszcze wygląda tutaj. Noga mi w nie nie wpada jak staje, ale się zawalił. Tutaj mamy taki obwał. Obudowa co prawda stoi, ale tutaj z boku nam się zawaliło troszkę. Jak to wygląda z boku? O, tutaj właśnie jakieś luźniejsze skały były ponad, dlatego właśnie ta obudowa tutaj w ogóle powstała. No i te skały niestety spadły. Trochę spuchniałe, ale jeszcze się trzyma. Gorzej wygląda tamten słup, szczerze mówiąc. A co my tu mamy? Jakiś zaczątek korytarza, bo to wygląda na przodek, to nie jest zawalone. Oraz zawał, czy obwał raczej, bo ponieważ jest przejście górą jakieś. Prawdopodobnie jest przejście, ale chyba na razie tam nie idziemy, ponieważ można spokojnie obejść to dookoła, co właśnie zresztą zrobiliśmy. Wspiąłem się na obwał. Tak, jest przejście. Widzę tam dalej stojącą wodę. Takie dosyć ostre krawędzie skalne tutaj pozostały w obrębie tego obwału. O, tutaj w tym miejscu takie jakieś łupki. No, niestety to jest ciągle spękane dosyć porządnie, więc lepiej nie dotykać. I tam widać fragmenty obudowy dalej. Może sobie obejrzymy to później z drugiej strony. Na razie wracamy do Pawła i penetrujemy dalsze części.
to jak tyle mi się zaczynało. A, jestem. Kolejne złoże. Też widzisz. Shiny, shiny, bling, bling. No, tutaj widać coś. Fluoryty. Nie nadziej się. Tak, nie nadziej się. I dochodzimy do mapy. Nie uciekaj mi. Przeszliśmy teraz, to był ten zawał, którym ten obwał, przez który przechodziłem. Jesteśmy teraz tutaj przy szybiku. Jest szybik, proszę bardzo. Teraz pójdziemy, może zobaczymy tutaj ten obwalik, albo pójdziemy dalej i dalej. Poczekamy najpierw na Pawła, aż nam wróci do nas. W czasie kiedy ja czyściłem aparat, Paweł zobaczył, co tutaj jest. Stwierdził, że jest obwał. Jest, obwał, da się przejść. Ciasne przejście, ale jest dostęp z drugiej strony. Zobacz, pojedynczy ten przyczajony fluor. O, coś tam jest. Kruche to wszystko. Takie tych ścian nie ruszać. Będą możliwe jak najmniej dotykać. To już wszystko są takie dosyć. Łupliwe. Łupliwe. Też kiedyś to nie miało konsystencji inną niż gumę. No właśnie. Bing, bing, bing. Czeka nas najdłuższy tak naprawdę chyba. Nie, w drugiej kolejności. Tutaj od szybu SK8 do obwału taki najdłuższy prosty odcinek korytarza. Potem w połowie idzie w dół jakiś nieoznaczony. To jest ten. I właśnie z tamtej strony próbujemy podejść do wcinki 26, gdzie jest ten obwał tutaj. To jest ten obwał. Zobaczymy, co tam jest. Takie ładne bagienko. Nie staje tutaj. No to już wpadłeś. Widzę, że los sam zdecydował. Tutaj nam będę mieszałeś. Mhm. Dobra, więc pardon moi. Tutaj mamy teraz niestety zawalony chodnik numer 7. Cholernie długi, sięgający aż po skraj mapy. No ale niestety. No nie ma zrobić. Jest zawalony dalej. Dobrze, to prowadź. Chcesz tak grać? Podejdziemy do szczęścia. No to odejdź tam. Tyle co na targach. A tutaj te blachy są. Co? Tutaj te blachy są na brzegach, jakieś zachowały się. Nie wiadomo po czym, tak naprawdę mówiąc, blachy. Z tego co przeczytałem, one służyły do usuwania urokwów. Mamy dwie porządne blachy grube. Widziałeś to? Co? Cywilizacja. Tak, cywilizacja dotarła. Nasi tu byli. Nasi tu byli. Znaczy nie nasi. No. Tacy jak mnie zostawiają. My zabieramy puszki ze sobą. O, co ja widzę? No. Nie wiem, co widzisz. Może to, to jest... Tutaj tego... Cokolwiek... Wiertło? Znaczy, to nie jest wiertło, bo nie da się, nie ma końcówki do przyczepiania. To jest prawdopodobnie... Czy to wiertło? No właśnie, to nie jest wiertło jako takie, bo nie ma końcówki do zamocowania w wiertarce. No ale jest to przyrząd łupiący. Końcówka łupiąca. To jest mówiąc po polsku. Uj, jakie ładne kropelki. Robi się trochę nisko momentami. Tu mamy zawał. Też woda się przez niego sączy. Mówisz? Woda wycieka? Tak, woda się sączy. I właśnie tam jest wysoki stan zalania.
aż leje się tutaj. Nawet nie sączy, a leje się. Kiedyś to wszystko puści. Jakiś kawałek. Dobra. Trzeba wracać. No tak. O, popatrz, jaki mamy sztuczny. Sztuka. Proszę Państwa, sztuka tak wygląda. Korzenie. Młode kosmici. O, jakieś mamy tutaj sensowne konstrukcje. Tak, skrzyżowanie. Teraz strony to nie jest, ale póki nie dotykam, nic się nie powinno stać, nie? Można przynajmniej się wyprostować. Przyciągnąć lekko. Dobra, idź dalej, bo ja też muszę się troszeczkę wyprostować. Ale to teraz naczynie 26. O, porcelanka została. Na szczęście nikt jej nie ukradł. Wiem, żeby jej nie ruszać. Proszę, znaleziska. Ktoś pił w czasie pracy. Trochę za mocne światło. O, teraz widać. I ładnie ci przeplot chodzi. Tak. Polaryzuje się. Dobrze. Więc tutaj mamy wycinkę 26. Jak za, widać. No, jak na zawie. Tak, tak, tu. Bling, bling. I tutaj na końcu mamy gdzieś ten obrwał. Te zacieki ładne, białe. Tutaj. A tutaj patrz, jaki ładny, wyjątkowo prosty fragment skały. Mhm. Nietypowy w tym miejscu. Szyna. Szyna, widzisz? O, jest. Szyna. Jest i szyna kolejki. Szyna kolejki i kolejne płyty. Proszę bardzo. Zmierzmy długość. Długość jest standardowa. Patrz, jaki ładny. Co się. Kolejne płyty. Tutaj już mam oznaczenie 20, które się to oznaczenie to nie wiadomo czego one dotyczą. Prawdopodobnie mogą mieć oznaczenia metrów. Tu już zaczyna być mniej fajnie. I oto jest skrzyżowanie. Tutaj dobrze patrzę. Tak, to jest ten obwał, który tu jest całkiem spoko. Przejdź sobie. Mhm. Tutaj mamy ten obwał. A tutaj jest to wejście, które jest od chodnika prostego, piątego w linii prostej, jak zobaczysz. Mm-hmm. Au! Się właśnie wyprostowałem, bo zrobiło się troszeczkę wyżej i przyrżnąłem. Tak. Widać tutaj wyraźne tory były. Tak, tutaj chodnik jest w dość dobrym stanie. Za dużo się jeszcze nie obwaliło, bo widać miejsca właśnie, gdzie były podkłady, kolejki. Dosyć rzadko były, w dużych odstępach od siebie. Pójdźmy. Można się domyślić, że tak mogła wyglądać ta kopalnia trochę bardziej w czasach świetności. Mm-hmm. Mamy kolejne skrzyżowanie podstawione, oznaczenie 21A tego chodnika krótkiego. A tutaj wcinka 21 na lewo. Tu 21. No też jest oznaczenie, trochę mniej czytelne, ale jest. A z przodu nie ma oznaczenia, ogólnie ten korytarz nie ma znaczenia. To się kończy zawałem już tutaj za chwilę. Nie jest oznaczony zawał. Idziemy dalej. Paweł proponuje, żeby sprawdzić tu obwał. Przejść za niego, zobaczyć. To jest obwał łatwy do przebycia, więc... Czy wiesz co? Wiesz co, weź latarkę, weź kamerę i wejdź tam po prostu sobie teraz ty z kamerą. Latarkę swoją masz. Dobrze, więc teraz wchodzimy tutaj. To będzie taki kompleksik mały z wcinką 25. Podobno. No, coś tu mamy. Trzeba przyznać, że coś tu mamy.
On był w miarę fajny. Fajny może być obwał, ale jest stosunkowo łatwy do przebycia. Mogę tu nawet kucnąć. Więc jak to wejść, żeby nie dotykać ściany. Jest tu sucho, komfortowo. Brakuje tylko mebli z IKEA, ale grzyby tutaj żyją. Dobrze, więc dostaliśmy się tutaj. Wygląda to tak. Mamy to oznaczenie 20, które wcale nie musi oznaczać nic związanego z korytarzami. Dochodzimy teraz do czego? Do bocznej. Nie ma zakrętu. Nie powinno być zakrętu. Ale jest. Jest źle naniesione. No, można założyć, że to trochę zakręca, ale nie powiedział. Szyna. Czyli zostawił szynę. Szynucha. Szynka podhalańska. Krzywa trochę. Ma się nieźle. Kabelki. Jesteśmy teraz na rozstaju dróg. 30. I nic. Zaraz zobaczymy. O, tu jest ten krzyż. Tak, czyli krzyż. Zaraz zobaczymy, dokąd prowadzi. Kolejna szynka, jakieś wiadro. To prowadzi. Artefakty. Zaraz tam pójdziemy. Proszę bardzo. Właśnie stoję na jakiejś blasze. Jak widać na kamerze, jakieś powietrze ulatuje. Dlatego może nie będę na tym stawać, bo nie wiem, co jest pod spodem. Tutaj mamy 25A. Mamy 25, ale nie ma oznaczenia, że jest to 25A. Zobacz, weź pan. To jest tutaj. I ten obwał prawdopodobnie powstał w czasie eksploatacji kopalni, ponieważ tak oznaczano chodniki zamknięte albo niebezpieczne. W drugą stronę też uznali, że jest niedobrze. I to jest wcinka 25. Aha. Czyli niestety tam nie pójdziemy, skoro za czasów używania tego twierdzi, że to jest niebezpieczne. Zamknięte, po prostu zamknięte, nieużywane. No ale jeżeli wtedy uważali to za niebezpieczne, to myślę, że to nie jest licencjonalnie tam. Chodźmy tam. Proszę. I to jest od OP2 chyba. No ja też się nie pamiętam. OP1 to był. O, jaka szyna długa. Artefakty są. Tutaj mamy, proszę, wspomnienie działalności kopalnianej. Jadro z czymś w środku, czy bez dna, ale ciężkie w środku. Ciężkie, ciekawe, czy ciężkie z powodu materiału, czy rdzy, która go pokrywa. Ciężko powiedzieć, szczerze powiedziawszy. Ma gwóźdź z bąblem w miejscu, gdzie był prawdopodobnie ten oto. Tak, tu jest gwóźdź. O, widać ładnie skrzyżowanie. Czyli prawdopodobnie gdzieś tutaj może być elementy, jak to się nazywa? Zwrotnice, mądre słowo. Kiedyś tu była. Możliwe, że była, bo tutaj widać miejsce po torach i tutaj. Czyli gdzieś tutaj, może tu gdzie stoję. Coś tam musiało być. Coś tam, może. O. Tutaj jest jakiś fragment drewniany. No chyba gwóźdź wystaje nawet. Więc możliwe, że tutaj coś było. A to się pokazało. No. Tutaj w tej zamkniętej części mamy puszkę. Tajemniczą puszkę. Teraz zobaczymy, co ta tajemnicza puszka nam powie. Poza tym, że jest wypełniona krystalicznie czystą wodą. Jest. Co jest tu wyżej? Puste. Co to? To jest gwóźdź. Znaczy nie, to jest jakiś pręt. Potrzymaj, bo ja tutaj operuję ciężkie jak gówno. No raczej nie zdradzi nam swoich tajemnic. Dość uparcie. Nie wiem, czy tak leżała. Powiedzmy, że gdzieś tak. Zadaj mi wodę. Niech stoi. Masz moją latarkę? Nie chcesz tego jeszcze? Czekaj, pójdźmy tutaj zobaczyć. Za X-a. Za tego X-a. Trzymaj na razie, filmuj sobie.
taki obwał porządny. To wygląda stan wszystkiego tutaj. Stan wszystkiego. Powiem. Ten obwał musiał powstać w latach 40. Nie, w 50. To by nie wiadomo. No, wiesz, tak jak było napisane, że w ten sposób 43, proszę bardzo. Kubica ma z numerem 43. Widać tam korytarz wprost i widać coś tam w bok. A dokąd on prowadzi? Patrz, ten korytarz się kończy. Wprost jest ślepy. Ten w bok prowadził do szybu, do szybiku, ale on jest zawalony z obu stron. Niestety. Deseczki leżą na dnie. Nagrywaj je, bo zaraz na nie wróci. Nagrywam. Ja mam tak używam. Ciekawe. Jakiś właśnie obwód przed nami. Co my tu mamy? Tu mamy jakąś malutką wcinkę, też chyba widać zawalone dalej. Tutaj byliśmy, to jest ten zawał. Ale nie, tu zawał jest, obwód jest chyba dalej, a tutaj jest jeszcze coś wcześniej. Nie, to jest ten odcinek, przyzwyczaj nie czytam. Masz tutaj zawał? Aha, tak. Tylko w skali mapy to trochę dziwnie wygląda. To nie jest zawał, na co do mnie wygląda. No, jest tutaj przejście, ale niestety trzeba, będę musiał zdjąć plecak. Jakieś wór i... bardzo skomplikowane? Troszeczkę ciasne, no z worem nie przejdę. Dobra. Mogę pośpieszyć. Chcesz? A zresztą, widzę, że ty masz dzisiaj żyłę do odkrywania. Idę. Jakiś sznureczek wisi. Wtórny? No, chyba. Wciągnę to, rzucę sznurkiem. Tak, możesz podać światłość. Nagrywa się? Nagrywa się. Dobra. Postawię gdzieś tutaj. Da. Ja mogę mi spierdzić. Co? To przejście trochę mniej komfortowe. Latarka mi zgasła. Duża. Ciekawe. Duża. No. Jesteśmy tutaj. Na zawale. Na zawale. Tam jest. O ile widać. Poświećmy coś, czy mamy. Troszeczkę mamy mniej światła, bo baterię muszę zmienić w latarce dłużej. Jesteśmy dużo powyżej. Chodnika. Chodnika, tak. Widać obudowę. Widać obudowę chodnika. I pójdziemy. Ten odcinek. Mamy tutaj nieoznakowaną wcinkę. Kolejna nieoznakowana. Fragmencik prawdopodobnie nie będzie gdzie włazić. To będą dwa kroki w skali mapy. Do szybiku. Mhm. Ale zawalone. I dalej jest obo. Zobaczymy w jakim będzie stanie. Może dojdziemy do wcinki 28. A potem zawracamy. Rejestrując to wszystko na taśmie. Na zdjęciach. Plecak. Dokładnie. Myślę, że na tym zakończymy nagrywanie, przynajmniej na razie. Wymienię za chwilę sobie baterię w latarce, ale tę baterię zostawię sobie na robienie zdjęć. Tak więc w tej chwili kończymy takie nagrywanie chodzenia, natomiast jeszcze pewnie gdzieś w jakichś ciekawszych miejscach spróbujmy nagrać chociaż się zobaczymy. Dobrze. Teraz ty idziesz pierwszy? Spróbuję.
Więc poszliśmy aż do samego końca tej kopalni. Tam jeszcze były dwa skrzyżowania? No jakoś tak. No, jeżeli nie jedno było skrzyżowanie i jeden obwał, za którym była jeszcze wcinka 25 chyba. Nie pamiętam już. Nie wiem, zobacz na pan. No, daleko, masz, ty masz bliżej, sięgniesz do tyłu tu. No. Trzeba się obrócić. Dobra, więc 28. Więc doszliśmy do tego oto skrzyżowania. Nie oświetlaj, bo lepiej widzę bez. No. Skrzyżowania i okazało się niefajnie, bo zalegające na dnie kawałki drewna bardzo majestatycznie wonią siarkowodorem. Wonią siarkowodoru unosiły. Kiedy doszliśmy do tego skrzyżowania, gdzie miała być wcinka, zeszliśmy tam na dół, to oszczędziliśmy wchodzenia, żeby mieć ewentualne miejsce na zrobienie zdjęcia, ale chyba nie będziemy tam wracać, bo podczas powrotu cholernie mocno śmierdziało tym gazem, co raczej nie jest zbyt zdrowotne iść tam jeszcze raz i jeszcze raz wracać, a ten gaz będzie jednak wisiał. Więc ostatecznie chyba Marcin zrobi zdjęcia tego korytarza i pójdziemy robić już zdjęcia tych części, które zwiedziliśmy. No i na razie to chyba będzie tyle, jeżeli chodzi o nagranie. Sytuacja jest 4600 pniełów. Czyli o, już to coraz więcej. Czyli spylamy stąd niedługo. Sytuacja jest dramatyczna. Mianowicie zatrzymaliśmy się tutaj na bułeczkę, z czego moja w cholerę spadła na dół. Prawdopodobnie przepadła. Moje drugie śniadanie. Mój posiłek. Zobacz jeszcze od dołu. No zobacz. Chociaż myślę, że już zalane. No, będziemy przeprowadzać teraz akcję ratunkową. Będziemy ratować bułkę. Oj. Chcesz sięgać? Nie wiem, gdzie sięgać. Tutaj? Czy dalej? Na razie sięgaj. Muszę się jakoś odłożyć. Uwaga. Ja muszę zobaczyć, czy twoja ręka jest po prawidłowej stronie. Z drugiej strony. Co? Masz. Dotykasz jej. O! Akcja bułka zakończona sukcesem. Otworzyła się? Nie. Zakręcona jest. Będziesz miał co jeść. Sukces, bułka uratowana. O. Jeszcze taka drobna uwaga, no dobra, najpierw jeszcze po ratunku bułki. Wyciągasz ją ręcznie? A, masz worek brudny. Dobra. Żyję. O. Właśnie, to jest powód, dlaczego możemy gadać głupoty, ponieważ stężenie dwutlenku węgla już robi się coraz wyższe. 5000 to jest jeszcze, tak jak wcześniej wspominałem, dopuszczalna wartość do pracy w trudnych warunkach w ciągu 8 godzin. Ale no, już mam alarm ustawiony na tych 5000, więc zaczęło mi piszczeć. Zaraz będę musiał go wyłączyć. Ach, zjemy i ruszamy. Dobra. Kończymy naszą eskapadę. Może być trochę iluminacji. Nie wiem, jak będzie widać, cokolwiek widać, czy będzie nas widać. W każdym razie kończymy, wychodzimy zaraz. Szliśmy, ja wiem, z 2-3 godziny spokojnie to nam zajęło. Trochę pochodziliśmy. Trzymaj dalej trochę w ogóle, jak będzie widać. Wejdę bliżej. Rąsia. Zrąsi. Samojebka. Tak, samojebka zrąsi na koniec. Pomachajmy. Jeszcze może coś z zewnątrz powiemy, bo na razie stąd trzeba mieć zimno, jest cholernie zimno. Oj, moja dupa. O, no. Wyszliśmy. Rozebraliśmy się, przebraliśmy się trochę. Już jesteśmy czyści, świeżi. Można tak powiedzieć, świeżi nie bardzo, a nieco bardziej czyści. Świat jest taki głośny i tak cholernie jasny. O, tak, i zdecydowanie za ciepły. Tak, jest zdecydowanie za ciepło. Pod spodem było spoko. Mili morlokowie. Krasnoludy gdzieniegdzie. Całkiem fajnie.
Uranu nie było widać, zmutowanych zwierząt też nie. No, pouciekały wszystkie. Wszystko pouciekało, za to było cholernie zimno. No. I brudno. Brudno, tak, tak. Mój kac wygląda, jakby ktoś na niego nasrał, trochę już go wytarłem o trawę. Coś czuję, że będzie majestatyczna rysa gdzieniegdzie. No ja mam kilka takich majestatycznych rys, na przykład patrz na tą. Więc... jeszcze będziesz przyklejść ten kask chyba od góry. Po czasie. Te haczyki jeszcze wytrzymują. Haczyki żyją. O, patent. Haczyki łazienkowe. Co się nie robi po taniości. Tak, o, dobra. Można powiedzieć, że wypad był całkiem udany. Było super, nie róbmy tego nigdy więcej.